Proszę Państwa, co to się działo, jak śpiewa Młynarski, ale nie działo się, dzieje się. Otóż 13 listopada rozpoczęła się egzekucja wyroku zaocznego wydanego przez Niezawisły Sąd Okręgowy w Poznaniu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że się jakieś postępowanie przeciwko mnie toczy i że zapadł jakiś wyrok. Dowiedziałem się przypadkowo, dlatego że zajrzałem na moje konta bankowe i okazało się, że są zablokowane wszystkie do sumy prawie 190 tysięcy złotych. W następstwie wyroku zaocznego, jaki zapadł w sądzie niezawisłym oczywiście i okręgowym w Poznaniu, który skazywał mnie na zapłacenie 150 tysięcy złotych pani Żanecie Konkolewskiej, no i ponad prawie 40 tysięcy złotych kosztów sądowych. No i komornik przystąpił do egzekucji. Ja dopiero wczoraj uzyskałem wyrok ten zaoczny, bo wystąpiłem do niezawisłego oczywiście i okręgowego sądu w Poznaniu, żeby mi ten wyrok dostarczono. No i tam bardzo dziwny ten wyrok jest, dlatego że w sentencji wyroku powinno być opisane to przewinienie, którego się ten skazaniec dopuścił. Tymczasem tam nic takiego nie ma, bo sentencja powinna wyglądać tak, że dopuścił się, bo ja byłem sądzony o naruszenie dóbr osobistych, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych w taki sposób, że i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nic takiego nie ma. No więc wydaje mi się, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa. No i przy tym wszystkim nie byłem o całej sprawie poinformowany. Nie doręczono mi żadnego pisma procesowego i tak dalej. No ale to będę wszystko wykazywał w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Podobna sytuacja miała miejsce, bo to nie jest taki precedens, z panem Piekarą. On tam został skazany na znacznie wyższe odszkodowanie, chyba 500 000. No i też nic nie wiedział o tym, że jakieś postępowanie się przeciwko mnie toczy. To jest niepokojące, bo to oznacza, że jakaś staje się to praktyką sądów niezawisłych, które no dokazują już, że tak powiem, w sposób trochę przesadny. Proszę państwa, oczywiście rozpoczęło się kolejne polowanie z nagonką na mnie, no i to tam z udziałem autorytetów moralnych, między innymi pani reżyserowej Agnieszki Holland, która nazwała mnie kanalią, no i pan Kazimierz Orłoś też zaprotestował i tam inni członkowie dalszej rodziny Józefa Mackiewicza podpisali się pod takim listem, że ja kompromituję mój udział w kapitule Nagrody Józefa Mackiewicza, tę nagrodę kompromituję. No, jak tak myślą, no to nic na to oczywiście poradzić nie mogę, ale chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy tę nagrodę ustanowiliśmy, zresztą z mojej inicjatywy, gdyby nie ja, to chyba by ta nagroda nie powstała. Więc kiedy tę nagrodę w 2002 roku ustanowiliśmy, to w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pana redaktora Domosławskiego, który tam charakteryzował Józefa Mackiewicza jako hitlerowskiego kolaboranta, jako zoologicznego antykomunistę. I nie przypominam sobie, żeby rodzina dalsza, która się teraz podpisuje pod tym manifestem przeciwko mnie, protestowała chociażby słowem. No i też przez 30 lat nie wpadła na pomysł, żeby upamiętnić Józefa Mackiewicza ustanowieniem takiej nagrody, a ja na ten pomysł wpadłem. No i teraz być może, że inspirowani przez Gazetę Wyborczą, bo to ona tak nie lubi Józefa Mackiewicza, co tu dużo ukrywać, chcieliby, żeby ta nagroda została zlikwidowana i wstępnym takim posunięciem byłoby usunięcie mnie z kapituły. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, zwłaszcza, że zapytałem panią Halinę Mackiewicz, która jest córką Józefa Mackiewicza, a nie jakąś dalszą krewną, co ona o tym sądzi. No i ona wyraziła solidarność ze mną i bardzo była zdziwiona tym protestem, dlatego że
pan Kazimierz Orłoś i inni sygnatariusze nie wpadli na pomysł, żeby ją powiadomić o tym, żeby wysłuchać, co ona ma do powiedzenia. Także widać wyraźnie, że takie sądy kapturowe, polowania z nagonką, no i oczywiście to jeszcze nic, bo całe stado wrażliwców moralnych się na mnie rzuciło. Piszą takie listy do mnie na pocztę elektroniczną, w których tam epitety różne są, tam ty skurwysynu w dupę jebany, to jest jeszcze stosunkowo łagodny, a takie tam inne są poważniejsze. No i pan Jaś Kapela, który w cywilu kolaboruje z krytyką polityczną, wskazał mnie nieubłaganym palcem prokuraturze niezależnej. No, przy okazji wyraził takie życzenie, żebym się dostał do najniższego kręgu piekła. No, rozbieram sobie te życzenia z uwagą, dlatego że wynika z nich, że pan Jaś Kapela wierzy w istnienie piekła, co wśród postępaków nie jest takie znowu częste. No i takie zadałem sobie pytanie, kogo bym spotkał w tym najniższym kręgu piekielnym, jeśli już bym się tam dostał. Wydaje mi się, że spotkałbym tam wybitnych przywódców socjalistycznych, Adolfa Hitlera, Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Feliksa Dzierżyńskiego, Wawrzyńca Berię, Mikołaja Jeżowa, Henryka Jagodę, Lwa Trockiego, więc między innymi takich wszystkich ideowych protoplastów krytyki politycznej. Także myślę, że i być może pan Kapela by się też tam dostał, no to wtedy ciekawe rozmowy byśmy sobie tam toczyli w tym kręgu piekielnym. Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę państwa, że transformacja ustrojowa transformacją, ale elementy ciągłości występują i to od 1944 roku i takim taką poszlaką, która wskazuje na te elementy ciągłości, personifikuje je niejako, jest właśnie pani reżyserowa Agnieszka Holland. Otóż pani reżyserowa Agnieszka Holland pochodzi z rodziny bardzo porządnej, zasłużonej w budowie socjalizmu w Polsce w czasach stalinowskich. No i jej rodzice, czy pokolenie jej rodziców, wdeptywało w ziemię naszych rodziców. Jej pokolenie próbuje wdeptywać w ziemię nas, a już trzecie pokolenie się narodziło, które nie może się doczekać, żeby wdeptywać w ziemię nasze dzieci. I tak dalej, i tak dalej. I dopóki się nie będziemy jakoś organizować przeciwko akcji tych totalniaków, którzy ten totalniactwo z mlekiem matki i ze spermy ojca ssali, to tak jak śpiewał Jacek Kaczmarski, o bracia wilcy, brońcie się, bo wszyscy wyginiecie. Proszę państwa, musimy się bronić, musimy się organizować, ale dosyć już o mnie i o tych moich problemach, bo tu ja to ja, tu świat się toczy dookoła. Wystąpiły bardzo ciekawe wydarzenia. Otóż rząd polski, właściwie nie rząd, Narodowy Bank Polski sprowadził do Polski 100 ton złota, które niedawno kupił. W związku z tym rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego wynosiły 216 ton. No i 100 ton zostało teraz sprowadzonych do Polski w wielkiej tajemnicy, ale teraz już można to ujawnić. Wzbudziło to rozmaite domysły. Pan prezes Glapiński powiedział, że no to dobrze jest na wszelki wypadek mieć złoto tutaj przynajmniej częściowo w Polsce. No to bardzo ładnie, że jest taki zapobiegliwy, ale rozmaici podejrzliwcy podejrzewają, że te 100 ton złota to ma być zaliczka na poczet żydowskich roszczeń majątkowych, kiedy już pan Pompeo swoje sprawozdanie kongresowi przedstawi, a kongres obmyśli jakieś śmiałe kroki, no to w tym momencie organizacje przemysłu Holokaustu się za nas wezmą. Pan książę małżonek Radosław Sikorski ironizuje, że mniej wartościowy naród tubylczy zacznie podejrzewać, że będzie wojna. No to wiadomo, że to nieprawda, bo już Radio Erewań odpowiedziało na pytanie zaniepokojonego słuchacza, który pytał, czy będzie wojna. Odpowiedziało, że wojny żadnej oczywiście nie będzie,
ale rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. No więc zwracam na to uwagę, przypominam o tym, bo to nie trzeba wcale żadnej wojny, żeby 100 ton złota zmieniło właściciela. Wystarczy kartkę przełożyć na stosie tych sztabek i już będzie po wszystkim. Proszę Państwa, warto o tym pamiętać, tym bardziej. Ten finansów jest pan Tadeusz Kościński, który tam mówi językami, z wyjątkiem polskiego, którym zdaje się najgorzej włada. No ale to nieważne, bo pan Kościński jest gorącym zwolennikiem odejścia od obrotu gotówkowego na rzecz obrotu elektronicznego. Otóż każdego można, jeśli by to do tego doszło, to byśmy już byli pod całkowitą inwigilacją rządu i mało tego, każdego można w ten sposób wyłączyć. No, zwrócę uwagę właśnie w ramach tego polowania z nagonką, jakie tutaj przeciwko mnie się odbywa. Dowiedziałem się przypadkowo, że zostałem zablokowany również przez taką światową firmę Western Union. Nie mogę uzyskiwać ani wysyłać przekazów, ani nie mogę odbierać przekazów. Bo zwróciłem się do Western Union z pytaniem, co to za przyczyna, więc mi wyjaśniono, że przyczyna ma charakter poufny. Przyczyna ma charakter poufny. W związku z tym napisałem pismo, że jestem skazany na domysły, no i zaczynam się domyślać, że mogę być zablokowany z powodu przynależności narodowej, albo z powodu płci, albo wreszcie z powodu wieku. No i to by były bardzo dotkliwe formy dyskryminacji. Wspominam o tym, bo nie sądzę, żeby Western Union mnie blokowało ze współczucia dla pani Żanety Konkoleskiej. Muszą być inne, poważniejsze przyczyny, że taka światowa firma się mną zainteresowała i mnie zablokowała. Proszę Państwa, jakie to mogą być przyczyny? A no, powiązałbym to z ostatnim rankingiem, jaki opublikowała Żydowska Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. Z tego rankingu wynika, że Polska, Ukraina i Węgry są w czołówce państw antysemickich. W czołówce państw antysemickich. No, to jest bardzo poważna zastawka, chociaż warto zwrócić uwagę, jakie opinie Liga Antydefamacyjna uważa za antysemickie. Otóż między innymi uważa za antysemickie opinie, że Żydzi mają duży wpływ na sektor finansowy, na sektor mediów i na przemysł rozrywkowy. No każdy, kto się takimi rzeczami interesuje, to wie, że to jest oczywista oczywistość. No i od lat podkreślam, od lat przypominam, od lat zwracam uwagę, że Liga Antydefamacyjna i inne organizacje przemysłu Holokaustu utożsamiają, stawiają znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Proszę Państwa, wynikałoby z tego, że Polacy, Ukraińcy i Węgrzy są bardziej spostrzegawczy od innych. Warto wyjaśnić ten fenomen. Dlaczego tak jest? Otóż myślę, że dlatego, że i Polacy, i Ukraińcy, i Węgrzy na własnej skórze doświadczyli represji ze strony Żydokomuny, która te narody tresowała do komunizmu, wśród których, no niestety, protoplaści rozmaitych świętych rodzin odgrywali dużą rolę i jeszcze do dzisiaj obcinają kupony od tego i więc dlatego ich potomstwo może organizować takie polowania z nagonką. Zbliża się gorące lato, nie tylko ze względu na klimat, bo wojna z klimatem wchodzi w fazę decydującą. Jak ludzkość walczy z klimatem, to klimat zaczyna walczyć z ludzkością i codziennie mamy tego nowe dowody, ale przede wszystkim ze względu na przebudowę naszej tubylczej sceny politycznej. Widać przygotowania, bardzo staranne zresztą, do wykreowania lewicowej alternatywy. Nie tylko zapowiadana kanonizacja generała Jaruzelskiego temu ma służyć, ale również nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, jakich doznał we Wrocławiu pan profesor Zygmunt Bauman.
Otóż pan profesor Zygmunt Bauman został tam wygwizdany i wytupany przez Młodzież Narodową. W związku z tym prezydent Dutkiewicz, który go tam zaprosił i ściągnął, musiał wezwać Golędziniaków i dopiero za zasłony tyraliery golędziniackiej pan profesor Bauman mógł spokojnie duraczyć mniej wartościowy naród tubylczy, bo pan profesor Bauman nie jest żadnym naukowcem, powiedzmy sobie szczerze. To jest propagandzista, który najpierw się obrzezał w latach dobrego fartu stalinowskiego, obrzezał się na narcizm, ale kiedy Władysław Gomułka, jak to powiedziała Golda Meir, umożliwił Żydom opuszczenie cudnego raju, gdzie nasmrodzili, ile tylko było możliwe, to profesor Bauman natychmiast się obrzezał powtórnie, tym razem na postmodernizm i w tej chwili duraczy mniej wartościowy naród tubylczy postmodernistycznie. Oczywiście pani Barbara Kudrycka natychmiast padła na kolana białe swoje i zainicjowała nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, jakich doznał pan profesor Zygmunt Bauman. No a pan redaktor Wiesław Dębski rozwinął bardzo ciekawą teorię na temat usprawiedliwienia, z którymi się chcę z państwem podzielić, bo tutaj teologiczne aspekty, jak mamy kanonizację generała Wileckiego, wynagradzające nabożeństwo do Zygmunta Baumana, no to siłą rzeczy teologiczne aspekty się tu wiążą. No i pan redaktor Dębski wysunął hipotezę, że wprawdzie pan Bauman Zygmunt no, mocno nabroił, tam uczestnicząc w różnych zbrodniczych przedsięwzięciach jako komunista, jako politruk kabewiaków i jako tajny współpracownik informacji wojskowej, więc już wszystkich możliwych łajdat się dopuścił. No ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia według pana redaktora Dębskiego, ponieważ profesor Bauman wierzył, że komunizm jest dobry dla Polski. No, to okazuje się, według tej hipotezy, wiara usprawiedliwia wszystko, ale nie każda wiara, ośmielam się zwrócić uwagę, że Rudolf Hess, zastępca wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera, też wierzył w narodowy socjalizm i wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec, ba, nawet mocniej wierzył niż Zygmunt Bauman, bo się nie obrzezał, chociaż był skazany na dożywotnie więzienie w Spandau, i do końca życia wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec i wierzyłby nadal, gdyby dożył, ale nie dożył, bo jak państwo wiecie, został uduszony kablem elektrycznym przez angielskich agentów, którzy już uznali, że nażył się dostatecznie długo i wystarczy. Podobnie Stefan Bandera. Przecież Stefan Bandera tak samo gorąco wierzył, że nacjonalizm ukraiński i czystki etniczne są dla Ukrainy dobre. Gdyby tak nie uważał, to by ich nie przeprowadzał. I trudno się z nim spierać, proszę państwa, bo czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa, tak Senat się odważył to nazwać, jednak przyczyniła się do tego, że dzisiaj prawa Ukrainy do Wołynia nikt już nie podważa, więc czystki etniczne, jak się okazuje, są moralnie pożyteczne. To nie jest tak, jak się nam tu próbuje wmawiać, że to wszystko jest złe. No jak jest złe, jak dobre owoce przynosi, to znaczy przynajmniej dla Ukrainy, bo dla naszego nieszczęśliwego kraju to już nic dobrych owoców przynieść nie jest w stanie, to jasne. Otóż, proszę państwa, warto zwrócić uwagę, dlaczego na przykład wiara Rudolfa Hessa jest gorsza niż wiara Zygmunta Baumana. Otóż przypominam, że narodowy socjalizm został zmuszony do bezwarunkowej kapitulacji, podczas gdy komunizm swój pozorowany upadek wynegocjował. A dlatego mógł wynegocjować, że wcześniej jeszcze zdążył się zaopatrzyć w bombę atomową i wodorową. Wygląda zatem na to, że to nie wiara człowieka usprawiedliwia, tylko bomba atomowa. I to jest zupełnie nowy aspekt teologiczny, który cały
całej sprawie dzięki zniewagom i zelżywościom oraz nabożeństwu wynagradzającemu do Zygmunta Baumana za zniewagi i zelżywości możemy poznać. Tymczasem, powiadam, na politycznej scenie szykuje się podmianka, Prawo i Sprawiedliwość pnie się w sondażach w górę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął dobry wynik, chociaż jeszcze nie wygrał wyborów uzupełniających w Elblągu. No więc to wprawia w euforię wszystkich zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, że tylko patrzę, jak tak dalej pójdzie, to Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku może uzyskać większość konstytucyjną, no i wtedy zrobi w naszym nieszczęśliwym kraju porządek. Widać, że premier Donald Tusk nad Platformą Obywatelską, nad premierem Donaldem Tuskiem parasol ochronny rzeczywiście jest stopniowo zwijany. Dwie przyczyny tego są. Pierwsza, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo wkraczamy w kryzys, więc tu premier Tusk się nadaje jak najbardziej, już mu złocą rogi, ale druga przyczyna się pojawiła. Otóż okazało się, że niemieckie firmy, które budowały stadiony na Euro 2012 i budowały różne inne obiekty, nie dostały zapłaty za swoje usługi. Otóż to już nie są żarty. Widzimy, że pan premier Tusk musiał ogłosić suwerenną decyzję, że kandydowanie w tych okolicznościach na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej ma surowo zakazane, no i będzie musiał wypić kielich goryczy do końca.